Witam wszystkich gości na moim kanale, zapraszam Was dzisiaj na kosmetyczkę marca. Zaczniemy sobie od podsumowania kosmetyków, których używałam w lutym, a potem przejdziemy do kosmetyczki marca. Wybierzemy sobie, bo jeszcze nie wybrałam znowuż produktów, których będę chciała używać w tym miesiącu przez cały czas. Także zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od tych podkładów ze Stars from the Stars Glow Hydra Foundation. To jest bardzo dobrze nawilżający podkład i faktycznie to nawilżenie czuć, że on jest taki trochę otulający buzię, ale niekoniecznie otulający na tłusto, tylko po prostu czuć jakieś takie, jakąś taką ochronę, jakieś takie otulenie od tego podkładu. Natomiast przy mojej cerze nie jestem w stanie kontrolować błyszczenia. Tak jak ja, mimo posiadania tłustej cery, lubię takie delikatnie nawilżające formuły, takie naturalne i zazwyczaj jakoś sobie tam z nimi radzę, że po prostu, wiecie, troszeczkę przypudruję albo nałożę jakąś bazę i w ciągu dnia zrobię jakąś jedną poprawkę i tyle. Natomiast przy tym no, czuć, że to nie jest podkład dla cery tłustej, to jest zdecydowanie podkład dla cery suchej i myślę, że dojrzałej również. I myślę, że cery suche i dojrzałe będą z niego zadowolone. Natomiast u mnie już jest za bardzo. Za dużo błysku, za dużo lśnienia i za dużo lepkości. Także na pewno nie dla cer tłustych, ale myślę, że suche mogłyby być z niego zadowolone. Następnie błyszczyki HEAN Hydro Boost. Bardzo fajne błyszczyki. Bardzo fajne. I formuła taka przyjemna, nawilżająca, nie za ciężka, nie za lepka, jak i kolory prześliczne, komplementujące nasz naturalny kolor ust. Bardzo, bardzo fajne błyszczyki. Jestem z nich zadowolona, będę używać na pewno. Z HEAN używałam również w tym miesiącu bronzerów Creamy Bronzers. One są w formie takiej tubki. I powiem Wam, że są genialne. Są naprawdę genialne. Bardzo odpowiada mi ta formuła, bo ona jest naprawdę faktycznie taka bardzo, bardzo kremowa. Ale podczas rozcierania ona, wiecie, troszeczkę gubi ten swój pigment i wydaje się troszkę bardziej żelowa, w sensie, że ta pigmentacja nie jest taka w pełni kryjąca i pracuje się dzięki temu tymi bronzerami bardzo przyjemnie, bo nie robią plam, bo nie są za mocne, bo wiecie, nie robimy tutaj jakiejś tragedii na naszej twarzy, bardzo przyjemnie się nimi po prostu pracuje. Może taka forma takiej tubki nie będzie dla każdego wygodna, może dla wielu z Was wygodniejszy byłby taki, wiecie, stempelek albo po prostu opakowanie kremowe, do którego można włożyć pędzel. Tutaj niestety trzeba gdzieś tam wycisnąć sobie troszkę tego bronzera. Niemniej praca tym bardzo przyjemna. Bardzo przyjemna, przepięknie się blenduje, przepięknie się wtapia w podkład. Naprawdę, naprawdę super. I jeszcze do tego ślicznie pachną. Używałam również w tym miesiącu tych brokacików ze Stars from the Stars, takich pojedynczych. One się nazywają Dream World Knik Knak. I używałam ich sobie kilka razy. Powiem Wam, że są naprawdę fenomenalne. Przede wszystkim bardzo intensywny blask. No efekt dosłownie folii na oczach. Można sobie nałożyć na całą powiekę. Można wklepać tylko, wiecie, takich troszkę takich drobineczek foliowych, żeby coś tam się ładnie łapało światła. No przepiękne. One są w takiej formule już gęstej, z takim nośnikiem, w który po prostu od razu przykleja się na powiekę, więc nie ma absolutnie problemu z tym, że coś się sypie, że coś tam się, wiecie, że trzeba nakładać jakąś bazę pod brokaty i tak dalej. Od razu nakładamy paluch, powieka i to wszystko. Bardzo, bardzo ładne produkty, bardzo ładne kolory. Byłam z nich bardzo zadowolona. Dla mnie super. Używałam jeszcze w tym miesiącu mojego ukochanego rozświetlacza z Flower Nose i podtrzymuję, że jest po prostu mua, jest obłędny, jest genialny, a jeszcze nałożony na taką nieprzypudrowaną część policzka. Och, po prostu mistrzostwo świata. Wygląda obłędnie. Po prostu obłędnie. Jestem taka szczęśliwa, że jestem posiadaczką tego rozświetlacza. To jest po prostu hit. Konturówka Ombre z Glam Shopu. To jest tak przepiękny kolor. I formuła bardzo, bardzo przyjemna, wygodna do aplikacji, jak i sam kolor. To jest tak uniwersalny brąz. Jasny, ale nie za jasny, nie za ciemny. Taki no po prostu idealny, taki nudowy brąz. Świetny. Do makijaży, które ja wykonuję, które ja lubię, rewelacja. Używałam ostatnio, robiłam sobie niebieski makijaż oka. No i wiadomo, przy takim kontrastowym kolorze oka to tak, wiecie, nie wiadomo co zrobić z ustami. Użyłam tej konturówki, no po prostu mistrzostwo.
mistrzostwo. Uwielbiam ten konkretny kolor i wiem, że jak mi się skończy, to będę chciała kupić sobie kolejną. No i zostały mi palety. Używałam sobie w tym ubiegłym miesiącu paletki Muse. No wiecie, wiecie, że ją kocham, ale powiem Wam, że w ubiegłym miesiącu tą paletkę przewyższyły jednak moje rozbrojone dziewiątki. Powiem Wam, że tak często po nią sięgałam, tak miałam ochotę jej używać i tylko po prostu otwierałam sobie i co dzisiaj mamy w menu i po prostu wybierałam sobie na co mam ochotę danego dnia. Fantastycznie mi się teraz pracuje tą paletą, bo mam po prostu wszystko w jednym miejscu. Nie muszę szukać, nie muszę otwierać kilku, kilkunastu paletek. Wiem, że dla wielu z Was rozbrojenie paletki to jest zbrodnia, bo przywiązujecie się jakby wizualnie do posiadania paletki, ale dla mnie teraz to jest tak funkcjonalne i tak inspirujące, że naprawdę nie wiem, czy w tym miesiącu też jej nie wezmę, ale zobaczymy, może się powstrzymam. Także tyle z podsumowania, lecimy z makijażem i kosmetyczką marca. Zacznę sobie od takiej bazy rozświetlającej Silky Shine od dr Irene Eris. Mam tutaj zmoczoną gąbeczkę, troszkę sobie wpracuję w tą gąbeczkę i przetransportowuję na szczyty kości policzkowych, na nosek, jako taka moja baza. Uwielbiam tą bazę, zobaczcie. I love it. I za podkład w tym miesiącu posłuży mi, tak się trzęsę, bo właśnie nim trzęsę, podkład Naturals Glam Shopu. Ja wybrałam sobie odcień biszkoptowy 1, bo jest właśnie taki troszkę cieplejszy. Tak się prezentuje kolorek. Wyłożyłam sobie i drugą stroną gąbeczki nabieram i aplikuję. To jest chyba właśnie podkład, na jaki mam dzisiaj ochotę i w tym miesiącu. Bo powiem Wam, że już mi się nie chce za bardzo jakichś takich kryjących mocno rzeczy, ale wiecie, żeby wyrównały kolory, żebym tutaj nie była cała w jakiejś plamy. Ale jednak mam ochotę już na jakieś takie trochę lżejsze makijaże. Już mi się nie chce w ogóle używać pudru ostatnio, tak się trochę zmuszam, no bo wiem, że potem i tak się będę błyszczeć. No i tak wiecie, walczę po prostu ze sobą. I tak myślę, że ten podkład Natural to będzie akurat to, czego potrzebuję w tym miesiącu, ponieważ ma naturalny skład. Całkiem fajne krycie, ale nie za mocne i nie jest ciężki. O, lampeczka jak zwykle, po prostu jakaś lampeczkowa wtopa. Okej, dokładam sobie troszeczkę tutaj, coś tam mi jeszcze przebija. Korektor użyję sobie ten, który zużywam aktualnie, czyli HAN Camouflage. Chociaż nie ukrywam, ten rozświetlający z Glam Shopu też chętnie bym sobie poużywała, ale chyba chcę się skoncentrować na zużyciu. Muszę Wam powiedzieć, że kosmetyczka miesiąca to jest też taki fajny dla mnie, taka fajna odskocznia właśnie od zużywania, bo ja jestem konsekwentna. Jak się, wiecie, uprę na coś, to się uprę. I staram się naprawdę konsekwentnie zużywać te kosmetyki, które mam w Project Pan. Natomiast, wiecie, czasami można po prostu trochę sfiksować, jeżeli się tak za mocno człowiek skoncentruje i nie da sobie przestrzeni do jakiegoś swobodnego działania. I właśnie kosmetyczka miesiąca i to, że mam jakieś kosmetyki w kosmetyczce miesiąca sprawia, że nie używam tylko i wyłącznie kosmetyków z Project Pan, ale właśnie mówię, chociaż te kilkanaście razy sięgnąć po coś innego, to już jest dla mnie sukces, to jest odskocznia, nie? Mam w tym miesiącu ochotę poużywać sobie tych płynnych bronzerów i róży z Glam Shopu, więc sięgam sobie po bronzer piaskowy i później po róż Optymista. Pamiętajcie, żeby je wstrząchnąć przed użyciem. Ja wyłożę sobie troszkę na moją podkładkę i użyję gąbeczki do aplikacji. Tak jeszcze chyba ich nie używałam, chyba pędzelkiem je częściej używałam, ale zobaczcie, to się po prostu rozkłada jak marzenie. Ten piaskowy to jest raczej ciepły kolor, więc pamiętajcie, żeby nakładać nieco obszerniej niż konturowanie, no żebyście nie mieli po prostu pomarańczowych plam na twarzy. Troszeczkę na nosek. O, od razu jaka buzia się żywa zrobiła, pięknie. No to naprawdę, kilka sekund roboty, zobaczcie, ciach, babkę w piach. I lecimy z różem, to samo. Optymista, przepiękny odcień. Guma balonowa, śliczny jest. Troszkę czystszą stronę gąbeczki. Już mogłam dupeczką nałożyć w ogóle. Cudeńko. Zobaczcie, ale tutaj się ten polik błyszczy. I love it. Piękny. Piękny. Od początku samego już ten Optymista mi się podobał. No i nadal mi się podoba. Jest po prostu cudny. I właśnie myślałam, żeby użyć sobie też rozświetlacza tego, ale wiecie co? Chyba bardziej mam ochotę na ten gloss.
On jest takim, jakby to ująć, takim mokrym rozświetlaczem, który daje efekt po prostu takiej mokrej skóry, a niekoniecznie takiej błyszczącej się tafli. I chyba użyję sobie tego. A co? I wezmę sobie może w ten sposób, że z gąbeczki przetransportuję na policzek. Och! Wow. Ja lubię takie mokre wykończenia w makijażu, jak już mówimy o rozświetlaniu. I ten właśnie gloss, on jest taki mokry. I on w ogóle w uczuciu też jest taki, no wiecie, to jest niezastygający produkt, tylko taki, no taki tłuściutki właśnie, nie? Więc to nie jest dla każdego. Zdecydowanie trzeba wiedzieć, jak się z nim obchodzić i związać sobie włosy do makijażu z jego użyciem. Ale ja kocham takie właśnie wykończenia. Mamo, pięknie. Nie chcę, ale muszę troszkę się przypudrować. Użyję sobie pudru od dr. Ireny Eris. Translucent Loose Powder. Użyję sobie puszka. Okej, buzia trochę zmatowiona, aż mi żal tego pięknego blasku. Mam ostatnio ochotę na takie właśnie błyszczące buzie. Przechodzę sobie do kredki. Użyję sobie kredki Claressa Bromance. Pamiętacie jak YouTube jeszcze tam kilka czy kilkanaście lat temu słynął z tego, te wszystkie takie urodowe filmiki makijażowe były tak, tutorial, potem muszę zrobić brwi, więc zrobię poza kamerą i potem się wracało dalej do tutorialu. I w ogóle to jest takie śmieszne. Dlaczego się robiło te brwi poza kamerą? Myślę, że dlatego, że po prostu zajmowały bardzo dużo czasu, bo w tamtych czasach te brwi robiło się tak bardzo, bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie i odcinało i w ogóle, że to zajmowało naprawdę kupę czasu. Ja zobaczcie, gadam do Was, nie wiem, tam minutę i już mam całą brew zrobioną, nie? No trochę śmieszkowe dla mnie, jak te trendy się zmieniły. Te brwi zawsze poza kamerą, jakby to był jakiś taki, wiecie, bardzo ciężki, długo zajmujący krok. Chociaż dla niektórych pewnie jest, zależy kto jak się tam przykłada do tych brwi. Ja lubię raczej takie brwi organiczne, powiedzmy, żeby one nie były takie przerysowane, przestylizowane, przeperfekcjonizowane, bo brwi są włosami, a włosy no naturalnie układają się, wiecie, w różne formy i pracują i tak dalej, więc nie uważam, że jest to element makijażu, który powinien być taki idealny i taki super perfekcyjny, ale to jest po prostu moje podejście do tematu, bo każdy po prostu lubi inaczej. Jedni wizerzyści będą się super koncentrować na brwiach i robić jak od linijki, a ja raczej tak, no ja tak nie lubię, po prostu nie podoba mi się to. I w ten oto sposób skończyłam właśnie brwi. Jeszcze sobie je czymś wyczeszę. The Brow Glue w odcieniu Dark Brown. I możemy przejść do makijażu oka. Zacznę sobie oczywiście od bazy pod cienie. Mam już wizję, co chcę zrobić na oku i muszę na początku powiedzieć Wam, że mam najlepsze widzki na świecie, bo mam wtyki i dzięki jednej z Was mam w swoich zbiorach tą bordową maskarę z Maybelline, bo wiecie, że weszły trzy nowe kolory maskary Sky High, niebieska, różowa i bordowa, ale tylko niebieska i różowa są dostępne w Polsce, więc moja przyleciała prosto z UK i jest ze mną i dzisiaj sobie ją przetestujemy, a żeby było po prostu bardziej ciekawie, to wyobraziłam sobie, że pięknie będzie to wyglądać z dodatkiem takiej zieleni na oku. Może zrobimy sobie jakieś takie, wiecie, śmirgu, jakieś takie kreseczki. No i właśnie, żeby pod tymi kreseczkami coś się działo, paletka Mio Pistachio Gelato, te piąteczki nowe. Nowa piąteczka wyszła z Mio i mamy tutaj takie piękne zielenie. Tutaj możecie zobaczyć kolorki. Piękne tematy, ten też bardzo ładny, taki ach, bardzo chłodna zieleń. Tutaj przepiękny błysk i tutaj jeszcze mam ten, o ten. Więc ja lecę z grubej rury, oczywiście z tym przepięknym zielonym błyskiem na całą powiekę. Kurczę, naprawdę, naprawdę ładnie się to błyszczy. Śliczne to jest. I wezmę sobie też trochę tego, czyli tej piąteczki i tutaj sobie nałożę w zewnętrznym kąciku, przy okazji będę miała takie subtelne cieniowanie. Oczywiście paluch, znacie mnie. Lekko przeblenduję pędzelkiem, tak żeby tylko ładniej rozproszyć te drobinki. W kamerze to aż tak pastelkowo wygląda, no w sumie to jest takie pastelkowe, fajnie. I wiecie co, i na dolną powiekę też sobie nałożę. A co? Myślę, że fajnie będzie to wyglądać. I love it. Pięknie. Dla równowagi nałożę sobie beżowy cień tutaj wewnętrzne kąciki, żeby rozjaśnić, ale już bez błysku. I to samo zrobię pod łukiem brwiowym. Delikatnie sobie
rozjaśnię, doczyszczę i pozbieram trochę drobinek. Ok, no i myślę, że możemy przejść sobie do cienia w kremie. Będzie trochę nietypowy ten kształt, mam nadzieję, że wejdzie mi wedle mojej wizji. Upatrzyłam sobie na profilu E-Piątkowska, czekajcie, trochę Wam rozjaśnię. Coś takiego, że tak w zewnętrznym kąciku jest mocno i tak idzie do dołu i do góry, taki cypelek. Coś podobnego właśnie chciałabym zrobić. Pędzelek to jest w ogóle pędzelek do zdobień, do paznokci. Jak szukacie cieniutkich do eyelinera pędzelków, to albo sklep plastyczny, albo właśnie takie do zdobień do paznokci powinny się fajnie sprawdzić, są dużo tańsze. Aczkolwiek ten jest trochę za lekki, czuję, że nie dźwiga za bardzo tej formuły, chyba będę musiała za chwilę go zmienić na coś trudniejszego. Bo ten do takich płynnych rzeczy spoko, a to jest kremowe, więc troszkę nie daje rady, więc użyję sobie takiego małego, skośnego ze spektrum. Tutaj sobie ciągnę taką kreskę, o, coś takiego. I drugą będę ciągnąć sobie do dołu. No i tym to mi się łatwo maluje. Jest odpowiednio sztywny do tej formuły. Trochę eksperymentuję z tym kształtem, bo nie robiłam takiego wcześniej, ale właśnie robienie nowych kształtów to jest bardzo dobre ćwiczenie i dla ręki, i dla naszej kreatywności, bo otwierają się, wiecie, nowe zasoby po prostu w naszej głowie. Więc lubię sobie czasami właśnie zainspirować się jakimś makijażem i zmienić kształt, bo czasami robimy z automatu po prostu to, co zawsze. I tutaj właśnie taki kształt to jest dla mnie nowość, ale właśnie jeszcze tak rozkminiam, co zrobić, żeby było tak, wiecie, tak super, super. No właśnie trochę za mocno tutaj pojechałam o tą przestrzenią tutaj, więc tak ją troszeczkę sobie poprawiam. Tutaj po prostu pędzelek taki płaski i odrobina podkładu, żeby trochę mocniej wymyć tutaj tą przestrzeń. I myślę, że jeszcze bym chciała trochę tą kreskę tutaj pociągnąć. To jest proces twórczy, więc ja tak nie do końca, wiecie, wiem, co robię. Mam dla Was taki mały tip, jak malujecie właśnie jakieś tego typu wzory albo po prostu kreskę, ale nie macie, wiecie, wprawy i długo poprawiacie, i długo coś poprawiacie i musicie, wiecie, tam, nie wiem, zmywać, nakładać ponownie i używacie, wiecie, pędzelka, to przetrzyjcie sobie go raz na jakiś czas, bo w pewnym momencie, kiedy ta formuła już Wam zgęstnieje na pędzelku, jest po prostu trudniejsza do ruszenia, pędzelek robi się mniej plastyczny, mniej elastyczny i trudniej jest robić po prostu to, co chcecie robić. Więc bardzo Wam polecam po prostu raz na jakiś czas w trakcie po prostu procesu malowania wytrzeć sobie ten pędzelek, przetrzeć w jakąś chusteczkę, czy kawałek ręczniczka, czy cokolwiek, czy właśnie nawet umyć, wiecie, płynem micelarnym, to wtedy te wszystkie formy i kształty ponownie łatwiej się maluje. Tutaj zobaczcie, z tej strony jest trochę szerzej, mimo że już tutaj wycierałam trochę, ale wiecie co? Mam to gdzieś. I wewnętrzny kącik sobie też zaznaczę. Tak to się prezentuje. No podoba mi się ten kształt. Jest taki nietypowy, ale tutaj z tej płaszczyzny robi coś fajnego. Podoba mi się. Wezmę sobie jeszcze tą paletkę i sięgnę po ten pojedyneczkę, ten matowy, taki piękny, zielony. I gdzieś go sobie tutaj wprowadzę. Może w wewnętrznym kąciku minimalnie. Minimalnie tutaj. Może tutaj troszkę. W tym zagłębieniu. I w tym zagłębieniu może też delikatnie. Albo nie. Tutaj nałożę błysk. Haha. Dzisiaj zdecydowanie ćwiczenie wychodzenia poza strefę komfortu. Ale takie wychodzenie, bo wiem, że to jest niekomfortowe, bo to jest strefa komfortu, ale to jest bardzo nam potrzebne. Wierzcie mi, że to jest bardzo nam potrzebne do naszego własnego rozwoju, do otwierania po prostu naszej głowy na różne rzeczy. No i jeżeli jesteście twórcami, jeżeli malujecie się, chcecie się rozwijać, to jest bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne do rozwoju i kreatywności i umiejętności. Tak się to prezentuje. No mi się podoba. Ja jestem zadowolona. Jestem zadowolona. Podkręcę sobie rzęsiska i chyba jakieś ciemne usta do tego zrobimy, wiecie? No i lecimy z tą piękną, chyba piękną, bordową maskarą z Maybelline. No widać, że to nie jest, czerń ani brąz. Jakoś tak się ciekawie przełamuje, ale jednocześnie nie jest to kolor bardzo jasny, bardzo żywy, który tak bardzo się będzie rzucał w oczy. To będzie kolor, który będzie pięknie podkreślał
tęczówkę. Pierwsza warstwa sobie wysycha, ale aż się prosi nałożyć jakąś kredkę tutaj na linię wodną. Akurat mam zieloną. Fajnie mi tak domknie oko, że ten kształt będzie miał więcej sensu. Przechodzę sobie do ust, do konturówki. Standardowo Sephora Lip Liner to Go numer 18. Moja ukochana. No i teraz się zastanawiam, który kolor. Chyba najbardziej mnie ciągnie do tego. Może w połączeniu z tym. Dobra, zacznijmy sobie od tego. To jest akurat Armani, Rouge d'Armani numer 403. Dodam minimalnie tej ciemnej pomadki Smooth Whip z NYXa w odcieniu 11, Berry Bed Sheets. I wezmę go troszeczkę, żeby zrobić sobie takie pogłębienie odcienia tutaj. Czy już skończyłam? Ależ skąd? Przecież jeszcze muszę coś dodać, nie? Przecież jeszcze jest mi mało. Przecież jeszcze muszę się wyżyć artystycznie. Jeju. No ale nie ukrywam, wygląda to pięknie. I tak z jednej strony mam do siebie pretensje, że jeszcze nie skończyłam, że jeszcze cały czas coś dodaję, że jeszcze coś wymyślam. Teraz sobie wymyśliłam, że jeszcze piegi i będę chciała chyba sobie te usta jeszcze rozetrzeć, tak na robić taki miękki kontur. A z drugiej strony, kurczę, czemu się na siebie gniewam? O co mi chodzi? Przecież to o to chodzi, o ten cały proces twórczy, który ma być przyjemny, satysfakcjonujący, nie? To rozetrzyjmy sobie delikatnie. I wiecie co? I właśnie poczułam się ukontentowana, że to jest to, że tak bym chciała, żeby makijaż wyglądał. No i myślę, że makijaż jest skończony. Może zmieńmy troszeczkę ubarwienie. I tak się prezentuje skończony makijaż, kosmetyczka miesiąca. Mam naprawdę sporo fajnych rzeczy dzisiaj, w tym miesiącu do używania. Może nie dużo nowości, ale jednak przyjemnie mi się dzisiaj tworzyło ten makijaż i to moją wizję realizowało. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba, co wpada do Waszej kosmetyczki miesiąca. Jeżeli lubicie tego typu odcinki, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!